Zdrowia, szczególnie dla normalnych konserwatystów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, lawina w Anglii, lawina konserwatyzmu po prostu przejechała Brytyjczyków. No, jest to ciekawa sprawa, bo mam nadzieję, że republikanie w Ameryce to oglądają, przyglądają się, jak i demokraci. No tyle tylko, że demokraci chyba nie za bardzo, no bo ciągle ścigają za jakieś kretyństwa Trumpa, za wymyślone, wyssane z palca dziwaczne rzeczy. W zeszłym tygodniu były wybory w UK, United Kingdom, czyli Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo, można powiedzieć, tak tłumacząc. No i są tam takie dwie sprawy, takie dynamiczne sytuacje, że cała reszta świata, no i tak jak wspominałem, szczególnie Ameryka musi popatrzeć się na to. Wygląda na to, że jeżeli Bóg chce kogoś zniszczyć, no to odbiera mu rozum. No i właśnie tym socjalistom Jeremy Corbyn, no to po prostu to już to jest banda lewaków, którzy byli bardzo za Hezbollah, za Maduro, za Wenezuelą, kompletni marksiści. No i w Ameryce również jest bardzo duża grupa tych tak zwanych demokratów, no ale to są socjaliści, to są marksiści, to jest po prostu ta lewacka strona. Kennedy był demokratą, ale to były lata 60., 70., to ten demokrata Kennedy sprzed 50 lat, no to on był bardziej konserwatywny niż dzisiejszy, powiedzmy, Trump. Także wszystko się przesunęło. No ale jednak Jeremy Corbyn i czy Obama, czy Clinton, czy Bernie Sanders, czy Elizabeth Warren, tak zwana Pocahontas, no to oni są całkowicie właśnie na lewo. Przekrzykują się w tym, co socjalistycznie będą rozdawać i komu będą socjalistycznie kraść. Od 1987 roku, kiedy Margaret Thatcher, w zasadzie to była potężna lawina wygranych konserwatystów. No i jest to ciekawe, bo Johnson jednak w zeszłym roku to gazety jednak bardzo go no kasowały, można powiedzieć, krytykowały, kasowały, no ale to jest to samo, te lewactwo, ta trzecia władza, czwarta władza, tak jak w Ameryce, jest po prostu opanowana przez lewaków, jest opanowana przez liberalnych demokratów, no ale liberalni demokraci po prostu padają na pysk. Wydawało się, że te 10-15% tych komunistów jest w stanie zawładnąć 80% swoich krajów. No w 2020 roku w USA mam nadzieję, że będzie to samo. No w Szkoci chcą troszeczkę tam, to triumf był taki narodowców szkockich. No i może jest zmiana na całym świecie. Corbyn pomyślał, że Brytyjczycy po prostu nie chcą kapitalizmu, tak, że nie chcą kapitalizmu. No i amerykańscy socjaliści też właśnie tłumaczą wszyscy, że nie chcą kapitalizmu. No, w Ameryce problemem jest to, że jest bardzo dużo wyższe wykształcenie jest po prostu procentowo, pomimo że są drogie te uczelnie, no to jednak dużo ludzi kończy te uczelnie. No i ten marsz przez instytucje spowodował to, że dużo studentów jest lewackich, także może to troszeczkę inne niż w Wielkiej Brytanii. No ale jednak większość ludzi normalnych rozumie, że jednak
postęp i jakieś bogactwo narodu, no to zależy od kapitalizmu. Sporo ludzi boi się trochę i odrzuca te społeczne konsekwencje wolnego rynku, ale zdają sobie sprawę, że jednak socjalizm względem kapitalizmu, no to jednak jest gorszy. Ludzie boją się automatyzacji, no ale to Adam Smith, no to już w 1700 latach pisał o tym, że nadchodzi automatyzacja i szycie, powiedzmy, on takie różne przykłady dawał na temat igieł. Jeżeli ktoś się interesuje, to powinien to przeczytać, no to jest 300 lat temu, później przyszły maszyny do szycia i tak dalej. I że nie są identyczne jakieś rozdzielenie tych pieniędzy zrobionych przez kapitalizm. No ale możliwości w kapitalizmie są inne. Ludzie mogą zarobić, mogą się wynieść, powiedzmy, wznieść na wyżyny. No, a w socjalizmie ta urawniłowka jednak niższy. No są zmiany przez Węgry, w Turcji, Indie, w Polsce, no i w wielu innych miejscach. Politycy zwyciężają, którzy atakują w zasadzie te klasyczne, liberalne, socjalistyczne podejście do świata. No i ludzie konserwatywni starają się obronić te podstawowe trzy rzeczy: Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, tak? Bez tego to żaden kraj czy naród nie wytrzyma. No a ostatnio właśnie marksiści starają się za wszelką cenę rozwalić Bóg, honor i ojczyzna, wprowadzają te małżeństwa homoseksualne, wprowadzają te transgendery i tak dalej, i tak dalej. Emigracja jest na siłę wprowadzana z terytoriów, które kompletnie nie mają nic wspólnego. Ludzie są sprowadzani, przyjeżdżają do nowych krajów i odrzucają kompletnie to, zamiast się jakoś zaadoptować, zaaklimatyzować, przystosować, no to po prostu odrzucają i jest wymiana. Jest wymiana i bardzo dużo jednak polityków zgadza się to na tą wymianę. Johnson zdaje sobie sprawę właśnie z tego, że ludzie nareszcie zrozumieli, że cały ten liberalizm i socjalizm jest jednak nie taki, jaki powinien być. No, partia konserwatywna przypuszczalnie przymierzy się do jakiegoś takiego narodowego konserwatyzmu. No ogólnie rzecz biorąc, to będzie za kapitalizmem, za wolnym rynkiem, no i w kierunku jednak takie sentymenty tradycji i narodu. Johnson tak samo jak i Thatcher czy Ronald Reagan to właśnie był z Kalifornii. Kalifornia dzisiaj to już kompletnie jest komunistyczna, marksistowska, tam co się dzieje po prostu, to jest nie do opanowania. No oni przypuszczalnie też tam jakoś upadną, no ale on musi jakoś to wybalansować pomiędzy ekonomią i tymi socjalistycznymi wymaganiami od Brytyjczyków. I jak to wszystko zrobić? No trudno do tego dojść, no zaczynając już od rewolucji paryskiej, tak? Rewolucja paryska po prostu wymordowała arystokrację, tak się o tym w sumie nie mówi. Wymordowała kler, też się tak o tym nie mówi. Wymordowała królestwo, też się tak o tym nie mówi. No a później zaczęła mordować swoich własnych ludzi. Także te wszystkie rewolucje takie krwawe, no to problem jest z tym, że wszyscy, którzy postępowi, no bo to w Ameryce, no to są właśnie progresyw i konserwatyw, ale postępowi ludzie, no to przychodzą, mają jakieś takie idee niesprawdzone, no i w zasadzie
prowadzi to, co prowadzi, tak? W Moskale Sowieci, ile to ludzi tam zginęło, w Kambodży, ile ludzi wymordowali, w Chinach, na Kubie, w Wenezueli i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie, którzy przychodzą, proponują jakąś taką rewolucję państwową, socjalną, społeczną i tak dalej, no to oni nigdy wiedzą, że w ich przekonaniu jest coś niedobre, no ale w zasadzie nie studiują tego, nie planują, co można by było zmienić, i bez studiowania i jakiegoś takiego głębszego zrozumienia zagadnienia, dlaczego konserwatyści właśnie są konserwatystami, tak? No bo konserwatyści wiedzą, co działa, no a postępowi po prostu odrzucają wszystko. No i te wszystkie odrzucania to niestety kończy się z reguły albo głodem, albo milionami ludzi zabitych. No i teraz ten Brexit, to wyjście Anglii z całej tej wspólnej Unii, no okazuje się, że jednak ten zamordyzm z daleka nie pasuje też nikomu, tak? Nikt się nie przyszykowywał do tego, żeby powiedzmy utracić swoją państwowość czy narodowość, szczególnie, że to są rządy światowe, i te lokalne rządy po prostu już zaczynają mieć coraz mniej do powiedzenia. I teraz konserwatyści jednak muszą mieć jakąś politykę społeczną i ekonomiczną, żeby to wszystko zaczęło im jakoś wychodzić. No i musi być bardziej w kierunku przedsiębiorstw, tak? No jednak te przedsiębiorstwa być efektywne, tak? Jednak ludzie muszą produkować, ludzie muszą zarabiać. Północna Anglia, no to jest tak jak w Ameryce można powiedzieć Rust Belt, to znaczy pas rdzy, tam gdzie jest stal i węgiel, i gdzie jest rdza, no to na Anglia to na północy tam ma. No i teraz muszą to jakoś ożywić, to wszystko. Szkocja też im jest Szkoci w tej swojej niezależności też zdobywają władzę. Anglia jest dosyć takim, no nie jest małą ekonomią, małym państwem. Wiadomo, że nie jest już jak Wielką Brytanią, kiedy miała kolonie w Singapurze, w Hongkongu, w Afryce i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak Anglia to zbudowała ten parlament, taki ograniczony parlament, wprowadzili tą rewolucję przemysłową, przecież te wszystkie lokomotywy, nie lokomotywy, maszyny parowe i tak dalej, i tak dalej, włókiennicze, no to wszystko tam się zaczynało. No i przenieśli powoli tą demokrację globalnie, ponad 200 lat oni są otwarci, tak? Ameryka podskoczyła, czy się wyzwoliła w 1796 roku, no 250 lat temu można powiedzieć, Ameryka odłączyła się od kolonii, od korony angielskiej, no ale jednak Anglia to jest i była wielka siła. Czyli jaka jest przyszłość Ameryki, jaka jest przyszłość Anglii? No zdecydowanie ten socjalizm nie pokojowy, tak? Socjaliści, marksiści będą ciągle próbowali jeszcze ciągnąć ten marsz przez instytucje. Nie wiadomo, jak długo w Anglii wytrzyma ta partia konserwatywna. Jest nadzieja, że postawi wszystkich na nogi, przeprowadzi jakieś reformy emigracyjne, społeczne i ekonomiczne. No i nie wiadomo, jakie będzie zwycięstwo w Ameryce dla Trumpa.
Mam nadzieję, że też będzie to jakaś lawina. Mam nadzieję, że też nastąpią jakieś potężne zmiany, no bo to, co dzisiaj demokraci robią, no to po prostu jest jedno wbijanie noża w Amerykę. Po prostu politycy wybrani przez demokratów socjalistycznych mordują, wykańczają od środka Amerykę. To jest po prostu piąta kolumna i to jest straszne. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzyń, dzyń. I do następnego codziennego filmiku.